Cześć, zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu Matematyka 500+. Tym razem pójdziemy w świat wielomianów i funkcji wymiernych. Zapraszam gorąco do rozwiązywania zadań, które przygotowałam właśnie na to spotkanie. Zadanie numer 1. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których dziedziną funkcji, i tą funkcję tu mamy napisaną, jest zbiór liczb rzeczywistych. Czyli naszym zadaniem jest wyznaczyć tak m, żeby dziedziną był zbiór liczb rzeczywistych. Po pierwsze, widząc taką funkcję, od razu sobie odpowiadamy na pytanie, co to jest za rodzaj funkcji. Oczywiście jest to funkcja wymierna, uzależniona od parametru m. Czyli widząc funkcję wymierną, musimy napisać założenie, które oczywiście ma wielki wpływ na dziedzinę. Piszemy założenie, że nasz mianownik, czyli ja ten mianownik tutaj cały przepiszę, jak leci, nie może być zerem, bo oczywiście jeżeli byłoby zero, no to taka funkcja by nie istniała, nie byłoby to sensu, prawda? Dlatego piszemy założenie, mianownik nie może być zerem. I teraz tak naprawdę mamy do rozwiązania różność kwadratową w tej chwili już, tylko z parametrem. Pamiętamy o tym, że jak jest z parametrem, to warto jest zacząć od tego, czy czasem nie będzie tu zachodził przypadek liniowy, prawda? Więc najpierw robimy przypadek liniowy, czyli zastanawiamy się, dla jakiego m a będzie równe 0. To a, mam na myśli to a, które występuje przed x kwadratem, to właśnie a. Czyli, no to podstawmy, czyli m minus 1 równa się 0, z tego oczywiście m wyjdzie równe 1. I teraz, jeżeli zdarzy się nam, że m będzie równe 1, to mamy do czynienia z przypadkiem liniowym. Jaki to będzie miało wpływ na dalszą część naszego, w tym wypadku na naszego mianownika? No zobaczmy, podstawmy do naszego założenia. Jeżeli za m podstawimy 1, to tu będzie 0. No to może napiszę 0, odjąć. Jeżeli tu podstawimy 1, za m też będzie 0x, czyli po prostu 0. I jak tu podstawimy 1, no to mamy plus 1 i jest różne od 0. Czyli wychodzi nam, że 1 jest różna od 0. Co to oznacza? Jaki to ma wpływ na dziedzinę? Czy 1 jest różna od 0? Oczywiście zawsze. Taka różność jest prawdziwa zawsze. 1 jest zawsze równa od 0. W związku z tym mogę powiedzieć, że w tym przypadku moim liniowym, czyli gdy m jest równe 1, faktycznie dziedziną są liczby rzeczywiste, a o to przecież chodziło. Dobrze, to teraz rozważamy drugi przypadek. Drugi przypadek kwadratowy. No to mam na myśli oczywiście tutaj, to tak w cudzysłowie napiszę, kwadratowy i liniowy, bo mam na myśli przypadek liniowy wtedy, kiedy wchodzi funkcja tutaj liniowa. Natomiast kwadratowy wtedy, kiedy wychodzi funkcja kwadratowa, prawda? No więc tak, kiedy będzie kwadratowy? Wtedy, kiedy a nie będzie zerem. No więc m minus 1 nie będzie zerem, czyli jednym słowem m nie będzie jedynką. No to teraz zastanówmy się. Jeżeli będziemy mieć do czynienia z funkcją kwadratową, to zastanówmy się, jak ma wyglądać wykres tej funkcji kwadratowej, bo prawda jest taka, że ta funkcja f od x oczywiście jest wymierna, ale ta funkcja, która tutaj występuje w naszym, jest częścią naszego założenia, ja bym mogła ją nazwać jako g od x, to jest funkcja kwadratowa. I zastanówmy się, jak musi wyglądać jej wykres, tej funkcji g od x, żeby zawsze było różne od zera. Żeby nigdy nie osiągała zera, prawda? Nigdy nie przyjmowała wartości równej 0. No to tak, wiemy, że możemy częściowo sobie pomóc osią liczbową. Zastanówmy się, wykresem jest parabola. Jak parabola musi być, jak musi wyglądać? Czy ramiona skierowane do góry, czy na dół? Nie ma to tak naprawdę znaczenia, prawda? Natomiast czy będzie przecinała oś x, czy nie będzie przecinała, to ma znaczenie. Bo teraz, jeżeli będzie przecinała oś x, to znaczy, że będą istniały takie x-y, które będziemy nazywać tak jakby miejscami zerowymi tej funkcji, dla których mianownik będzie równy 0, a ma nam wyjść, że różna od zera zawsze jest.
W związku z tym ramiona muszą być skierowane albo do góry, albo na dół, ale co jest ważne, żeby nie przecinały się z osią X, czyli delta musi być mniejsza od zera, zarówno tu, jak i tutaj delta mniejsza od zera. No to naszym zadaniem po prostu jest wyliczyć deltę. Popatrz, gdyby delta była równa 0, to wykres byłby taki, żeby się stykał w jednym miejscu, czyli istniałby taki X, który byłby wyrzucony z dziedziny. Jeżeli by się przecinała dwa razy, no to istniałyby dwa takie x, które byłyby wyrzucone z dziedziny, zatem nie byłoby to liczby rzeczywiste. Więc my wnioskujemy, że delta musi być mniejsza od zera. Czyli pierwsze założenie jest takie, a drugie założenie jest tą deltą mniejszą od zera. No to liczymy deltę. Oczywiście opieramy się tutaj o tą naszą funkcję g od x, czyli b kwadrat, tego minusa pominę, bo on i tak do kwadratu nam się skasuje, czyli b kwadrat minus 4 razy m minus 1 i razy m, minus 4ac i to ma być mniejsze od zera, delta ma być mniejsza od zera. No to liczymy wzorem skróconego mnożenia, m kwadrat minus 2m dodać 1, teraz będziemy to wymnażać, będziemy mieć minus 4m kwadrat, bo od razu to wymnażam, później minus 4 razy minus 1 to jest plus 4 i m muszę przepisać, mniejsze od zera. No to posegregujmy. Minus 3m kwadrat. Od razu dodajemy, co się da. Minus 2m plus 4m to jest plus 2m plus 1 mniejsze od zera. No czyli teraz musimy rozwiązać taką nierówność kwadratową. No taką nierówność kwadratową oczywiście rozwiązujemy przy użyciu delty. Niektórzy zapisują sobie delta m, żeby było wiadomo, że to jest delta główna, a to jest delta związana z tym parametrem m. Czyli b kwadrat 4 minus 4 razy minus 3, razy 1 nie będę pisała, czyli w związku z tym ta nasza delta m wynosi 4 plus 12, 16 i jak ją spierwiastkujemy, wyjdzie 4. No więc liczymy, może tu będę pisała, liczymy m1, to się równa minus 2, minus 4 nad 2 razy a, czyli minus 6, z tego wyjdzie 1 i m2 będzie minus 2 dodać 4 nad minus 6 i z tego nam wyjdzie minus 1 trzecia, bo tutaj wyjdzie 2 nad minus 6 po skróceniu minus 1 trzecia. No więc rozwiązujemy nierówność, czyli rysujemy oś liczbową. I teraz ramiona jak są skierowane, w dół widzimy, czyli zaznaczamy minus 1 trzecia, zaznaczamy jedynkę, ramiona skierowane w dół, tu są plusy, minusy, minusy i my mamy odczytać, kiedy to właśnie ta nasza funkcja, która tutaj powstała, nam ta kwadratowa uzależniona od m, ma wartości mniejsze od zera, czyli od minus nieskończoności do minus 1 trzeciej suma od jedynki do plus nieskończoności. Oczywiście tutaj m, zgodnie z pierwszym założeniem, m było różne od jedynki. My tutaj mamy to uwzględnione, więc możemy potraktować to jako odpowiedź do naszego zadania. Oczywiście odpowiedź do tego drugiego przypadku. No bo teraz możemy tak napisać odpowiedź do dwójki, żeby było jasne. Natomiast teraz odpowiedź do jedynki to była ta. Czyli jeżeli m było równe 1, jeżeli m było równe 1, to widzieliśmy, że to był przypadek liniowy i dziedzina wyszła rzeczywista. Zatem podsumujmy i napiszmy już odpowiedź ostateczną, czyli m należy, na czerwono będę pisała, od minus nieskończoności do minus 1 trzeciej. Suma, tu jedynka nie należy, ale dla jedynki było też ok, bo wyszła dziedzina liczby rzeczywiste, czyli musimy jedynkę domknąć od jedynki do plus nieskończoności. I to już, to co nam wyszło, to już jest ostateczna odpowiedź do naszego zadania, bo tu odpowiedź do dwójki, tu możemy sobie napisać odpowiedź do jedynki, żeby było precyzyjnie, czyli do jedynki było m równe 1, do dwójki był ten przedział, no i odpowiedź już taka sumaryczna, uwzględniająca oba przypadki jest ta tutaj na końcu. Zadanie numer 2. Narysuj wykres funkcji f od x danej wzorem. Wartość bezwzględna i pod nią 2x minus 3 podzielone przez x plus 1, a następnie wyznacz te wartości parametru m, dla których równanie f od x równe m ma dwa rozwiązania przeciwnych znaków. I teraz tak, tutaj przygotowałam oczywiście układ współrzędny, bo będziemy to rysować, aczkolwiek najpierw zajmiemy się tą funkcją, która znajduje się pod wartością bezwzględną. Jak widzisz, oczywiście jest to funkcja homograficzna, jej wykresem będzie hiperbola, ale żeby to narysować, musimy to przekształcić. Była taka metoda.
mianownik się przepisywało, natomiast w liczniku przepisujemy tenże mianownik i przed nim dajemy taką liczbę, przed tym mianownikiem, który jest w nawiasie, dajemy taką liczbę, jaka tu jest przed x, czyli w tym wypadku dwójka. I teraz co robimy? Wymnażamy. 2 razy x to jest 2x, 2 razy 1 to jest 2 i myślimy 2 odjąć ile albo dodać ile, żeby wyszło minus 3. Oczywiście odjąć 5. Jeżeli mi tego nie wierzysz, możesz sobie to wykonać. 2x plus 2 minus 5 wyjdzie ci minus 3. Po co ja to zrobiłam? Bo teraz ja to rozdzielę na dwa ułamki. To z tym i to z tym. I tak też zapisz. 2 w nawiasie x plus 1 nad x plus 1 odjąć 5 nad x plus 1. No więc dalej, w dalszym ciągu mogę zrobić tak. Najpierw przepiszę ten człon, który ma x-a, bo w tym pierwszym, popatrz, to mi się z tym skraca. Więc najpierw przepiszę minus 5 nad x plus 1 i za całością dodać 2. Czyli już widzimy, że jak narysować wykres tej całej funkcji f od x? Musimy tak, po pierwsze musimy wystartować od najprostszej funkcji, postaci tej funkcji a nad x, czyli u nas minus 5 nad x, przesunąć o wektor i teraz odczytujemy współrzędne wektora. Tu jest plus 1, odczytujemy minus 1, plus 2, odczytujemy oczywiście 2. W wyniku czego powstanie mi właśnie tenże wzór, który przekształciłam z tego, co było podane i na końcu muszę zadziałać jeszcze pewnym przekształceniem, czyli muszę na całą funkcję nałożyć wartość bezwzględną. Czyli ja to zapisuję wartość bezwzględna z f od x, w wyniku czego otrzymam oczywiście, to jest tylko zapis, w wyniku czego otrzymam wartość bezwzględną na całości. I teraz popatrz, czy ja to tak zapiszę, czy tak jak na początku podali w treści, nie ma to kompletnie znaczenia. Nie ma to znaczenia ze względu na to, że to jest i tak ta sama funkcja. No więc musimy to narysować. Po pierwsze, musimy narysować tą funkcję. Dobrze jest, ja osobiście uczę, żeby to robić przy użyciu takiej krótkiej chociaż tabelki. W tej tabelce fajnie byłoby chociaż ze 4 punkty. Najprostsze, 1 to minus 1, 5 minus 5, tak żeby się fajnie dzieliło. Czyli tutaj jak postawię 1, będzie minus 5, to tu będzie 5. Jak postawię 5, będzie minus 1, to tu będzie 1. I zaznaczam sobie te punkty. Na moim układzie współrzędnym zaznaczam te punkty. Najpierw może narysuję na czarno. Czyli tak, dla jedynki mamy minus 5, 2, 3, 4, tak. I dla minus jedynki mamy 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dalej, dla piątki, 1, 2, 3, 4, 5, mamy minus 1. I 1, 2, 3, 4, 5. Dla minus piątki mamy 1. Staramy się narysować w miarę estetycznie, tak żeby ten wykres, no, przypominał nam hiperbolę. Pamiętamy, żeby nie przeciąć osi układów współrzędnych. I to jest mój pierwszy wykres, czyli minus 5 nad x. Teraz będę musiała przesunąć o wektor, ale zanim to zrobię, narysuję asymptoty, czyli takie linie, których, jak pamiętasz, wykres do nich dąży, ale ich nie przecina. Takie linię pionową i poziomą. Na minus 1 narysujemy. A może chociaż część tego, żeby było tak w miarę widoczne. Na minus 1 i narysuję, no możemy jeszcze tu pociągnąć. I na 2. Pierwsza jest pionowa, druga jest pozioma, więc tu się musimy tego trzymać. I te asymptoty, no muszą być narysowane, tak to wygląda, że właśnie rysuję, że będziemy rysować. Muszą być narysowane i teraz będziemy to przesuwać. O, jeden w lewo, jak pamiętasz, dwa w górę. Jedną jednostkę w lewo, dwa w górę. Jedna w lewo, dwa w górę, tu będzie. Jedna w lewo, dwa w górę, tu będzie. Dalej, jedna w lewo, dwa w górę, tu będzie. Jedna w lewo, dwa w górę, tu będzie. Rysujemy, oczywiście staramy się też, żeby było w miarę oczywiście estetycznie, więc tak też wykonujemy. I nie przeciąć asymptot. I to jest mój, ja może tu podpiszę, y równa się minus 5 nad x plus 1 i plus 2. Ostatnią rzeczą, jaką zrobimy, to zadziałamy wartością bezwzględną na całej funkcji, jak ona to działała. To, co było pod osią x, odbijamy do góry, a to, co już było nad osią, poprawiamy. Czyli to było nad osią x, więc ja poprawiam na czerwono, żeby było widoczne. I teraz to, co było nad osią x, to było nad osią x, poprawiam na czerwono, a to, co było pod, odbijam. Czyli ten punkcik mi się tutaj odbije
żeby tutaj mi się zgadzało i będę miała taki tutaj wykres. I ten wykres mogę w skrócie napisać, że to jest funkcja, którą mi podali na początku. Ona się nazywała f, funkcja f. No i było polecenie, narysuj wykres funkcji, no to narysowaliśmy. Ma taki kształt i później tak i tak. Druga część zadania to było powiedzieć, dla jakich m-ów właśnie takie równanie f od x równe m ma dwa rozwiązania, ale nie byle jakie, przeciwnych znaków. Czyli co to znaczy przeciwnych znaków? Jedno dodatnie, drugie ujemne. Czyli przykładamy sobie rękę i patrzymy. Jak ja tak przyłożę rękę, bo m tniemy takimi funkcjami stałymi, m to jest funkcja stała, tniemy. Jak ja tak przyłożę rękę, to nigdzie moja ręka nie przecina się z czerwonym wykresem. Więc przykładam wyżej. Jak tu przyłożę, popatrz, to będę miała dwa rozwiązania, ale oba będą dodatnie. To nie pasuje. Więc jak ja muszę przyłożyć tą rączkę, musimy pomyśleć, jak ja muszę tą rączkę przyłożyć, żeby było jedno dodatnie, drugie ujemne. Popatrz, tu jest ten kawałek taki istotny, tutaj jest kawałek istotny. Ten punkcik miałam, to było minus 3, bo to było po przesunięciu, minus 3 i to mi się odbiło na 3. To jest bardzo ważne, bo w tym wypadku przecięcie z osią Y jest bardzo ważne. Bardzo ważne. I teraz popatrz. Jeżeli ja będę przykładała moją rękę tak, żeby było tutaj, prawda, powyżej tej dwójki, bo to jest asymptota. Asymptota jest oczywiście na dwójce, to też zaznaczę. Tu jest minus 1 C na dwójce. Jeżeli ja powyżej dwójki będę przykładała, to mi się moja ręka przetnie w tym miejscu i w tym. Czyli jedno będzie dodatnie, drugie będzie ujemne. Ja aż do trójki. Natomiast jeżeli ja powyżej trójki będę przecinała, to będzie tu ujemne, tu ujemne, tu ujemne, tu ujemne, tu ujemne, tu ujemne i już nie będzie nam pasowało. Więc tylko jest ten jeden moment, czyli piszemy, że dwa rozwiązania przeciwnych znaków, gdy m należy, i teraz przypominam jeszcze raz, powyżej dwójki. No na dwójce wiadomo, że jest tutaj asymptota, więc w tym wypadku nie ma rozwiązań z tej strony, nie ma rozwiązań, tylko jest jedno, więc tutaj odpada, mają być dwa rozwiązania przeciwnych znaków. Czyli tutaj od dwójki aż do trójeczki. Trójka jest otwarta też, naraz otwarty, dlatego że na trójce jest rozwiązanie, które wnosi 0. A 0 to ja nie mogę powiedzieć, że to jest w stosunku do tego liczba, że to są przeciwne znaki. Dlatego, żeby były przeciwne znaki, mam na myśli jeden dodatnie, druga ujemna, a 0 nie jest ani dodatnie, ani ujemne. Dlatego jest od m równego 2 do m równego 3, czyli taki przedział mamy. M należy od 2 do 3. Zadanie numer 3. Wykaż, że równanie postaci x do trzeciej minus x do drugiej minus 4 równa się 0 ma tylko jeden pierwiastek rzeczywisty. To jest zadanie na wykazywanie, więc to równanie to jest nasze założenie. Teza, możemy napisać ją słownie, że równanie posiada tylko jeden pierwiastek rzeczywisty. Słownie zapisana teza jest równie poprawna, gdybyśmy tu jakimś zapisem matematycznym to zrobili. Równanie posiada tylko jeden pierwiastek rzeczywisty. Czyli jest tylko jedna taka liczba, która zeruje nam to równanie. Można powiedzieć, to w tym wypadku spełnia to nasze równanie. No to jak to zrobić? Przede wszystkim, no trzeba sobie to przepisać, no bo nie mamy o czym mówić. Spróbujmy rozwiązać. Równania wielomianowe, być może pamiętasz, rozwiązujemy tak. Różne są metody, wyciąganie przednawia, wzory skróconego mnożenia, metoda grupowania, ale jak żadna z tych metod nie podziała, to można zastosować twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianów o współczynnikach całkowitych. Czyli jednym słowem, co robimy? Próbujemy wszczelić się w jakiś pierwiastek, ale taki w tym wypadku, żeby był dzielnikiem wyrazu wolnego. W związku z tym wyrazem wolnym jest minus 4, no to próbujmy na przykład co? Można by było spróbować 1 minus 1, bo to są dzielniki. Można 2 minus 2, można 4 minus 4. Myślę, że jak dobrze się przypatrzysz, to zobaczysz, że właśnie ten wielomian, bo ja bym mogła to nazwać jako wielomian, jakiś w od x, ten wielomian zeruje dwójka. No to sprawdźmy. Czyli w od 2 równa się, liczymy. 2 do potęgi trzeciej minus 2 do potęgi drugiej minus 4 równa się 8 minus 4 minus 4. No
wyszło 0. Czyli jesteśmy już pewni, że dwójka jest jednym z rozwiązań, ale nie wiem jeszcze, czy tylko jednym jest. Nie wystarczy na tym, że na tym skończę. Tak, jest dwójka jednym rozwiązaniem, ma być tylko jednym. Czyli teraz będziemy sobie chcieli mój wielomian w postaci x do trzeciej minus x do drugiej minus 4 podzielić przez taki dwumian x minus 2. Możemy to zrobić pisemnie. Ja osobiście lubię schemat Hornera, ale jeżeli wolisz pisemnie, no to możesz sobie podzielić pisemnie. Ja stosuję zawsze, jak tylko się da, w tym wypadku się da schemat Hornera. I tak, w schemacie Hornera, przypominam, tutaj jest miejsce zerowe tego wielomianu, czyli dwójka, a tu wypisujemy współczynniki od najwyższej potęgi, czyli przy x do trzeciej stoi 1, przy x do drugiej stoi minus 1, dalej przy x nie ma x, czyli 0, nic nie stoi, no bo nie ma x, i wyraz wolny minus 4. I zasada jest taka, pierwsze się spisuje, czyli 1, a teraz kolejne jest tak, to razy to, dodać to, czyli 2 razy 1 to jest 2, minus 1 to jest 1. Następnie, jak uzupełnić to miejsce? To, cały czas to się mnoży, 2 razy 1 to jest 2, dodać 0, no to jest 2. No i następne uzupełniamy. 2 razy 2 to jest 4, minus 4 to jest 0. Tu się nie dziwimy, że wyszło 0, bo tu 0 wyszło tak samo jak tu. To jest reszta. Tu nam wychodzi reszta. No więc ja teraz mogę zapisać moje równanie już w takiej postaci. Wiem, że pierwsza część tego równania to będzie x minus 2, a druga część powstaje mi właśnie z tych tutaj współczynników. Dostaję wielomian stopnia o 1 mniej. Czyli jak tu był stopnia trzeciego, to ja dostanę stopnia drugiego i piszę 1, to może nie będę pisała, x kwadrat, dodać 1x, to jedyne nie piszę, i dodać wyraz wolny, czyli 2. I to się równa 0. I teraz, jak ja pamiętam, kiedy z mnożenia dostanę 0, no wtedy, kiedy albo pierwszy nawias jest 0, albo drugi nawias jest 0. No to oczywiście z tego mi wychodzi dwójka. To dla mnie nie jest zdziwienie, bo ja już o tym wcześniej wiedziałam, prawda? A to jest równanko kwadratowe, które liczymy deltą. Czyli b kwadrat 1 minus 4 razy 1 razy 2, czyli minus 8. Czyli delta równa się minus 7. I dla mnie jest to wniosek, skoro delta jest mniejsza od 0, to mamy brak rozwiązania tego równania. Brak rozwiązania równania tego oczywiście, mam na myśli tego równaka. Zatem ostatecznie mogę podsumować, że moje równanie, popatrz, posiada tylko jeden pierwiastek, bo tylko tu mi wyszedł ten pierwiastek, tylko jeden pierwiastek rzeczywisty. Ja go nawet wyznaczyłam. I teraz mogę napisać, co kończy dowód. Zadanie numer 4. Wyznacz wartości współczynników a oraz b wielomianu wody x w postaci x do trzeciej dodać ax kwadrat dodać bx dodać 1, wiedząc, że w od 2 wynosi 7 oraz że reszta z dzielenia wielomianu w od x przez taki dwumian x minus 3 jest równa 10. No i wszystko, co potrzebne, jest tutaj zapisałam na tablicy. No i teraz tak, po pierwsze, w od 2 równe 7 to nikogo nie dziwi. Natomiast trudniejszą rzeczą jest informacja taka, że wielomian w od x podzielimy przez taki dwumian, to otrzymamy taką resztę. I tutaj, mój drogi, nasuwa się twierdzenie Bezu. Twierdzenie Bezu mówi właśnie nam o tym, że jest pewien związek pomiędzy tym wielomianem, pomiędzy tym, przez co dzielimy, konkretnie jak to jest dwumian takiej postaci, i resztą. Otóż, przypomnę twierdzenie. Jeżeli wielomian w od x dzielimy przez x minus c, to wtedy, tak symbolicznie zapiszę, to wtedy reszta z dzielenia, czyli oznaczona dużą literką R, jest równa wartości wielomianu w punkcie C. Czyli to jest twierdzenie Bezu. Ważne twierdzenie, na poziom rozszerzony dosyć ważne, bo często bywają takie zadania, że trzeba wykorzystać to twierdzenie. No to spróbujmy w naszej tutaj sytuacji to zaadoptować, to twierdzenie. Czyli patrzymy tak, reszta, czyli u nas wiemy, wynosi 10, to się równa W od C, a nasze C, popatrz, to jest 3. To jest nasze C, trójka, czyli W od 3. Czyli tak naprawdę mamy bardzo podobne wnioski wyciągnięte niż to, co popatrz tutaj nam dali. Oni nam dali, że, ja przepiszę jeszcze raz, że W od dwójki to jest 7 i teraz my do tego doszliśmy, do podobnego wniosku, do podobnej zależności, że W od 3 to po prostu jest 10. No to co zrobimy? Podstawimy. Tu jest X, no bo W od X tak się mówi, a tu jest tak jakby Y.
Tu jest x, tu jest tak jakby y. Y mam na myśli jako wartość wielomianu w punkcie, prawda? Mogę powiedzieć w x. Czyli tak, za w x będę podstawiała siódemkę, no bo tyle ma wyjść nam, taki jest wynik, a za x postawiam dwójkę, czyli będę miała 2 do trzeciej, dodać a razy 2 do drugiej, dodać b razy 2, dodać 1. I analogicznie zrobię drugie, czyli za włod x podstawię dziesiątkę. Niektórzy mówią tak, przyrównamy do dziesiątki, tak też może być. A za x postawiam trójkę. 3 do potęgi trzeciej dodać a razy 3 do potęgi drugiej dodać b razy 3 i dodać 1. No weźmiemy to w klamerkę, prawda? Spróbujemy to rozwiązać układem równań, ale najpierw musimy sobie powyliczać. Czyli tu mamy 8, dodać 4a, dodać 2b, dodać 1. I tu mamy 10, to się równa 27, czy do trzeciej dodać będzie teraz 9a, dodać 3b, dodać 1. Zdecydowanie musimy te liczby poprzerzucać, żeby nie było bałaganu, czyli będziemy mieć tak, po tej stronie mamy 8 i 1, czyli 9, jak przerzucę, to będę miała 7 minus 9, czyli minus 2, to się równa 4a plus 2b. Teraz w drugim. Po tej stronie mam 27 i 1 to 28, tak? Jak przerzucę na tamtą drugą stronę, to będę miała minus 18 równa się 9a plus 3b. No i fajnie by było to podzielić przez coś, jak się da. No to równanko pierwsze przez 2, to drugie przez 3 pójdzie, więc myślę, że nam to troszkę uprości. Może zacznę przepisywać od tych niewiadomych, czyli będę miała 2a dodać b równa się minus 1, a w tym drugim będę miała 3a dodać b równa się, podzielone przez 3, to będzie minus 6. No i super by było metodę przecinek współczynników. Wystarczy, że pomnożę pierwsze może przez minus 1 i będę miała minus 2a minus b równa się 1, a tu mamy 3a plus b równe minus 6. Podkreślam, dodaję, to mi się skasują b i nie mam b. 3a minus 2a to jest a, 1 minus 6 minus 5. Czyli już pewną część mamy zrobioną, wyznaczyliśmy współczynnik a, no to teraz wybieramy sobie do byle, którego podstawimy. No, może do tego pierwszego tutaj będziemy sobie podstawiać, czyli będę miała tak, 2 razy a, czyli 2 razy minus 5, dodać b równa się minus 1. Czyli minus 10 dodać b równa się minus 1. Zatem jak przerzucę, to będę miała b równe 10 minus 1, czyli 9. Czyli jako odpowiedź moglibyśmy podsumować, że a wynosi nam minus 5, a b wynosi 9. I pytanie było wyznaczyć tak współczynniki a i b, aby w od 2 było równe 7 dla tego wielomianu wyjściowego i aby nasz wielomian przy dzieleniu przez taki dwumian x minus 3 dawał resztę 10. No to wyznaczyliśmy. Zadanie numer 5. Pierwiastkami wielomianu stopnia trzeciego są liczby 1, 3 i 5. Współczynnik przy najwyższej potędze zmiennej tego wielomianu jest równy 1/2. Uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej, nieparzystej, wartość tego wielomianu jest liczbą podzielną przez 24. Zadanie troszkę złożone. Inaczej wygląda niż zadania wcześniejsze, chociaż też dotyczyły wielomianów. Po pierwsze, mamy podane pierwiastki wielomianu. Ja nic nie przepisałam, bo specjalnie chcę to robić z Tobą. Pierwiastki wielomianu zazwyczaj oznaczamy x1 równe 1, x2 równe 3 i x3 równe 5. Zazwyczaj tak numerujemy x1, x2, x3. Mamy trzy pierwiastki. On ma być, ten wielomian, ja napiszę wod x, ma być stopnia trzeciego. Jest to bardzo ważne w tym zadaniu. Oraz współczynnik przy najwyższej potędze zmiennej tego wielomianu, to myślę, że pamiętasz, współczynnik stojący przy najwyższej potędze zazwyczaj oznaczamy literką a i on wynosi w tym wypadku 1/2. Na razie skupmy się na tym, a później będziemy myśleć, co tam jest dalej w treści. Uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej, nieparzystej, wartość tego wielomianu jest liczbą podzieloną przez 24. To zrobimy później. Na razie spróbujmy ten wielomian w ogóle stworzyć, bo on nie jest podany. Otóż, po pierwsze, powinno Ci się skojarzyć, jak masz podane pierwiastki wielomianu, to powinno Ci się skojarzyć coś takiego jak postać iloczynowa wielomianu. Postać iloczynowa może być bardzo złożona wielomianu, aczkolwiek ze względu na to, że on jest stopnia trzeciego, że ma trzy pierwiastki, to ona nie będzie trudna. Na pewno na początku stoi a, następnie mamy, tak jak postać iloczynowa w nawiasach, x minus x1. Dalej x minus x2.
i w ostatnim nawiasie x minus x3. Zapewne pamiętasz, że wielomian może być bardzo wysokiego stopnia, może być setnego stopnia, dwusetnego stopnia, ale my mamy ograniczenie, ma być stopnia trzeciego, czyli ja tutaj żadnych potęg nie będę pisała, ze względu na to, że x razy x razy x to jest x do trzeciej i koniec, ma być stopnia trzeciego. Dlatego to zadanie niby wygląda trudno, ale ze względu na to, że stopnia trzeciego, to zadanie sprowadza się do takiego łatwego. No to spróbujmy teraz już powiedzieć, jak ten wielomian będzie wyglądał. Najpierw jest a, które w sumie znamy, to możemy od razu napisać, że a to jest 1 druga. Teraz x minus i za x1 postawiamy jedynkę, dalej x minus, za x2 postawiamy trójkę. I dalej x minus i za x 3 podstawiamy piątkę. Ten wielomian jest w takiej postaci. I teraz możemy go oczywiście pomnożyć, jak najbardziej, nie ma problemu, moglibyśmy to pomnożyć, ale nie wiem, czy to jest sens, żeby to wymnażać każdy z każdym. Zobaczmy, co tam mamy dalej wyznaczyć. Jest to zadanie uzasadnień, czyli ja po prostu tutaj napiszę jako założenie, chociaż w tym założeniu już mam zawarty ten wzór wielomianu, bo myśmy sobie go już wyprowadzili, ten wzór, prawda? No to teraz uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej nieparzystej, czyli my teraz musimy przyjąć, że za x nie bierzemy byle co, tylko bierzemy liczbę całkowitą nieparzystą. No to najprościej zapiszemy może 2k dodać 1, gdzie k należy do liczb całkowitych. Zapewne pamiętasz postać liczby nieparzystej, 2k plus 1. I narzucone jest, że ma być całkowita, czyli k należy do całkowitych. I my mamy uzasadnić, że, to ja już napiszę w tezie teraz, że dla każdej liczby całkowitej nieparzystej, czyli tak jakby za x podstawiam już 2k plus 1, czyli że w od 2k plus 1, ja to od razu napiszę, żeby było zawarte w naszej tezie, w od 2k plus 1 jest liczbą podzielną przez 24, czyli równa się jakieś 24m, gdzie m należy do liczb całkowitych. Jeżeli spotkasz się z podzielnością, to pamiętaj, liczba podzielna przez 24, to może to być 24, może być 48 i tak dalej. Ale ja nie wiem, jaka duża ma być, dlatego muszę zapisać w takiej postaci 24 razy coś. Ale to coś musi być całkowite, bo jest, mówimy o podzielności, prawda? O podzielności w zbiorze liczb całkowitych. No i teraz mamy to udowodnić. No to musimy przecież to w od 2k plus 1 spróbować policzyć. Zobaczymy, czy nam się uda taką 24 skądś dostać. No to podstawiamy 1 druga, otwieramy nawias. Za x podstawiamy 2k plus 1, dalej mamy minus 1. W drugim nawiasie 2k plus 1 minus 3 mamy. I w trzecim nawiasie 2k plus 1 minus 5 mamy. No to może pod spodem będę pisała, żeby było przejrzyście. W od 2k plus 1 równa się 1 druga razy. I teraz tak, to się mi skróci, czyli będę miała razy 2k. Teraz tutaj będę miała 2k minus 2, jak się odejmie. I w ostatnim nawiasie 2k minus 4. No to popatrz, to jest tak specjalnie dobrane zadanie, no bo ja muszę pokazać tą podzielność. Te dwójeczki mi się skróciły i będę miała w od 2k plus 1 równa się k razy. I teraz co zrobię? Wyciągnę dwójkę przed nawias, no to wyciągam. Zostanie mi w nawiasie k minus 1. Tutaj też dam razy dwójkę wyciągnąć, czyli razy 2, zostanie mi k minus 2. No, nie za ładnie to jest zapisane. Ja bym chciała to troszkę ładniej zapisać, ale to może tu będę pisała. W od 2k plus 1, czyli tutaj kontynuujemy. I teraz to się równa. Liczbę mnożę z liczbą, czyli będę miała 4k i później w nawiasie k minus 1 i w drugim nawiasie k minus 2. Żeby jeszcze lepiej pokazać Ci, co tutaj nam tak fajnie wygląda, to ja, żeby to jeszcze lepiej Tobie uzmysłowić, zrobię w takiej postaci. Przepiszę czwórkę, natomiast tu posegreguję od najmniejszej do największej. Czyli najpierw będzie k minus 2, później będzie k minus 1, a później będzie k. I teraz uwaga, to co tu otrzymaliśmy, takie k minus 2 razy k minus 1 razy k, jest to iloczyn trzech kolejnych, na pewno widzisz, że są trzy kolejne, każda jest o jeden większa, następna, iloczyn trzech kolejnych liczb
całkowitych. Całkowity, bo przypomnę przecież, że K było całkowite. Skoro tak, to pamiętaj o tym, że jak masz iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych, to ten iloczyn będzie się dzielił przez 1, przez 2 i przez 3. Dlatego, że są trzy kolejne. Nie mogę Ci powiedzieć, która z tych liczb się dzieli przez 3, albo która się dzieli przez 2, bo może się zdarzyć, że dwie się będą dzieliły przez 2, albo że ta w środku przez 2 się będzie dzieliło. Ja Ci tylko mogę powiedzieć, że jak jest iloczyn trzech kolejnych, to jedna się dzieli przez 1, druga przez 2, trzecia przez, kolejna przez 3, tak? Na pewno. Minimum. Jak jest iloczyn czterech kolejnych liczb całkowitych, to jedna się dzieli przez 1, druga przez 2, trzecia przez 3 i czwarta przez 4. Ale oczywiście tak odbiegam, ale chcę Ci tylko pokazać, jak to analogiczne rozumowanie można przeprowadzać na bardziej skomplikowane tutaj zadanie. No my tu mamy, czyli wracamy do tego zadania. Iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych, napiszę, dzieli się przez 1, przez 2, czyli razy 2 i przez 3. Czyli jednym słowem dzieli się przez 6. No to mamy podzielność przez 6, ale w zadaniu chodziło o podzielność przez 24. Czyli, a popatrzmy, co tu mamy z przodu. Przed tym jest czwóreczka, czyli wiadomo, że czwórka dzieli się przez 4. Oczywista sprawa, prawda? Czwórka się dzieli przez 4. No nie tylko, ale chcę wziąć największą możliwość, tak? Dzieli się przez 4, czyli teraz 4 razy 6 to jest 24. Czyli w związku z tym, podsumowując, ten cały iloczyn, ten cały, czyli całe to nasze wrażenie, dzieli się przez, zapiszemy 4 razy 6, czyli przez 24. A to miałam udowodnić. Miałam udowodnić, że moje W od 2K plus 1, czyli jeżeli pod X podstawię dowolną liczbę nieparzystą całkowitą, to otrzymam liczbę zawsze podzielną przez 24. Udowodniłam, że jest podzielna przez 4, ta pierwsza część, druga część podzielna przez 6, czyli 4 razy 6 to 24. Co kończy dowód? Na to spotkanie przygotowałam 5 zadań, tak jak co tydzień. Mam nadzieję, że zadania się podobały. Wybrałam takie zadania, postarałam się wybrać takie różnorodne zadania, żeby były i troszkę z funkcji wymiernej i z wielomianów. Oczywiście 5 zadań to mało, żeby zrozumieć ten temat, ale to mają być takie lekcje cotygodniowe, powtórkowe. Może akurat coś Ci się sprzyda, może akurat któregoś zadania byś sam nie zrobił, czy miałbyś z tym problem. Chciałabym, żebyście bardziej tutaj zaangażowali się w to. Ja te zadania oczywiście będę co tydzień teraz już układała tematycznie, ale bardzo proszę, piszcie do mnie, czy to na wiadomości prywatne, czy właśnie w naszej grupie Ucz się z Ajka Mat. Piszcie, zostawiajcie właśnie komentarze, jakie zadanie byście chcieli, co byście chcieli powtórzyć, bo wtedy mi jest łatwiej przygotować bazę tych zadań. Na razie sama wybieram, staram się to różnorodnie zrobić, z różnych materiałów, z różnych książek, z różnych publikacji. Natomiast jeżeli Wy mi to narzucicie, to będzie fajnie, bo będzie taka większa nasza korelacja z tym, co ja robię i z tym, co Wy byście ode mnie oczekiwali. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.